Sterowanie dla zaawansowanych graczy możesz sterować postacią na boki za pomocą klawiszy A i D oraz w przód i w tył za pomocą klawiszy W i S. Mysz może posłużyć do obracania bohatera i celowania, a lewy przycisk myszy służy do rzucania zaklęć. Cześć wszystkim, witam was w czwartym odcinku z Harry Pottera i Więźnia Azkabanu. Dzisiaj jest taki plan, że sobie zrobimy wyzwanie. I jeżeli straci czasu, to zobaczymy jeszcze o co chodzi z tymi chochlikami. Ponieważ ostatnio trochę żeśmy orali ten segment rozgrywki, ponieważ nie starczyło za bardzo nad czasu. Ale liczę, że dzisiaj jakoś się to uda. I nie pamiętam, czy zajęcia z transmutacji były na pierwszym piętrze, czy na którymś innym. Zaraz się dowiemy. No i właśnie, tu są takie rzeczy. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. No i takich portretów jest po Hogwarcie porozrzucanych sporo. Czy bardziej porozwieszonych. I do każdego będziemy musieli mieć inne hasło. I te obrazy są całkiem fajne, bo prowadzą nas do takich fajnych miejsc, gdzie jest całkiem sporo ciekawych rzeczy do zbierania. To oczywiście kiedyś sobie zwiedzimy je wszystkie. Wow, dwie aż czarne fasolki. Nawet na obrazku ich nie ma, same brązowe. Co nam powiedzą teraz uczniowie Hogwartu? Ciągle słyszę plotki o dementorach nad jeziorem, ale to pewnie zwykłe bzdury. Mam nadzieję. Jacy nad jeziorem, a ty? Nie mam czasu na pogawędki. Idę na lekcję transmutacji. No to sobie spadaj. O, zebrali wszystkie fasolki za mnie. Zajęcia z transmutacji są dla mnie chyba najnudniejszymi w całej grze, no niestety. Uważam, że są najnudniejsze w sumie z tych wszystkich dostępnych w tej grze, czyli całych trzech. Wydaje mi się, że najbardziej mi się podoba wyzwanie trzecie. I jakby Carpetra tak jest na drugim miejscu. Sprzedaje w tym roku karty kolekcjonerskie, prawda? Kupiłem już większość kart ze sławnymi czarownicami. Większość kart kupiłeś, no dobra. A i znowu Irytek. O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, Gangrena i Pękala! Irytek. Nie podoba mi się ta zbroja. To już się nie przyjdą. Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia Carpe Retractum, gdy go złapiemy! No właśnie. Ojej, o. Troje wściekłych uczniaków. Ten raz wcześniej po wyjściu od sklepika Freda i George'a to nie był jedyny raz, kiedy mogliśmy spotkać się z Irytkiem. To jest drugi raz. I chyba będzie trzeci. Ale nie pamiętam. No i przy każdej kolejnej okazji właśnie korzystamy z jakiejś umiejętności. Na przykład teraz korzystamy z czaru, którego nauczył się Ron. Więc możemy zdejmować z Irytka jego samą zbroję. Która jak widać nie trzyma się jego zbyt mocno. Ostrożnie? Chyba staćcie na więcej! Jak Mondrala? O, posypało się z niego coś ciekawego. To jest genialny Ron. Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Ten uczeń jest zawsze tak skryptowany. Lepiej pospieszmy się na zajęcie z transmutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. Nie spóźnijcie się, Hermiono. O, już 42 dni wypoczynki, ładnie. No, będą tu jakieś sekrety? Coś mi się wydaje, że tu już raczej nie. Kurczę, to już też rzecz, na którą ktoś zwrócił uwagę, że właśnie w tej części jest dosyć mało takich typowych sekretów. W całym Hogwarcie mamy 4. Więc super, trzykrotnie mniej. Dobra, zobaczmy, jest tam w ogóle ta profesorka. Ja jej nie widzę. Ale są uczniowie, którzy siedzą na ławkach sobie tym razem. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zaklęć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. O, ktoś wyszedł z lekcji, pani profesor. Zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu? Dla przykładu mogłabyś patrzeć, jak uczniowie opuszczają twoje własne zajęcia. Patrzę teraz na oczy Hermiony Brwi. Ha! Zdziwionko. Są jakieś pytania? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zechcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Czemu trzymacie różdżkę w swojej ręce?
I przebijacie ją drugą rękę? Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Panu Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! O tak! Możesz zaczynać, panu Granger. Przedstawić? Czyli, że jakby inni już nie będą patrzeć, jak ja robię to wyzwanie? Nie wiem, tak to zrozumiałem. Zaawansowani gracze mogą wykorzystać mysz do sterowania królikiem Lapi Force. Prawie przycisk myszy powoduje skoka, ruch myszy w lewo i w prawo, skręcanie. Zacznijmy od zaklęcia Lapi Force, panu Granger. Nigdy mnie nie dadzą doczytać do końca. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Za mocnego mam kompa, za szybko się wczytuję grę. Panu Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Albo wina dysku. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. No i najgorsza rzecz w tej grze, czyli możemy zamieniać tylko takie figurki w konkretnych miejscach, a nie możemy zamienić każdego przedmiotu. I to jest właśnie głupie. Ponieważ moglibyśmy chcieć poruszać się takim króliczkiem gdzieś indziej. Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować. A możemy tylko królika, kiedy jest taka statuetka. Prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. Naciśnij strzałkę w górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy, żeby królik skoczył dalej. W dowolnym momencie możesz nacisnąć Enter, żeby przerwać zaklęcie. Lub po prostu poczekaj, aż królik wykona zadanie i zaklęcie samo się skończy. Jak on mocno stąpa, a w ogóle przez chwilę się przestraszyłem, bo królik nie chciał przejść. I myślałem, że mogę się poruszyć tylko skokiem, co w sensie nie. Jeśli nurka jest zarośnięta, naciśnij lewy przycisk myszy, a królik przegryzie przeszkodę. Rozumiem. Nacisnąć lewy przycisk myszy, by królik przegryzł trawę. I z tego co pamiętam, to też to wyzwanie jest najdłuższym z tych trzech dostępnych, więc może nam zająć całkiem sporo czasu i może nie być czasu już na więcej rzeczy. A w ogóle ile sekretów tu mamy? Ło, całe 8. To ci hedza. No zobaczymy, czy uda się znaleźć wszystkie, raczej tak. Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. Ustaw królika na kupce ziemi i naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął kopać. Rozumiem. Lewy przycisk myszy służy do przegryzania i kopania. Możemy sobie stanąć na środku tego, ale to można też wykopać, wydaje mi się, gdzieś z brzegu. O, właśnie. I niby odkryliśmy przycisk, na który królik powinien stanąć, ale jednak udało się go ominąć. Czy tu będą jakieś fasolki? Chyba nie. Większość z tych sekretów będzie właśnie odkrywana przez te zwierzątka. Jedno Lapi Force, czyli właśnie królik, i drugie Draconi Force. No, można się domyśleć, co może jeszcze zamienić to. Co ciekawe, Hermiona i tak będzie bardzo zdziwiona, bo nie zna słówek. I mam pierwszą tarczę i pierwszą kartę też. Tym razem mamy kartę z smokami chyba najwidoczniej. O, jaki sekret. Ta tekstura z tyłu wcale nie była jakaś bardzo inna. O! Ten, pigusek. To jest tarcza, ale nie możemy się przedostać niestety. Dobra, kurde, ja mówię, że to jest najdłuższe wyzwanie, a tu stracę czas niepotrzebnie. I o, rety, to jest ten spory pokój z Lapi Force'em. Dobra, spróbujmy jak najszybciej przez niego przejść. Wow, ten krik całkiem szybko przechodzi koło tych ścian. Wszystkie fasolki się wysypały w jednym miejscu. Czasami na tych daszkach coś jest, ale chyba akurat teraz tam nic nie było. O, już prawie koniec. Na początku będą dosyć małe te mikropoziomy, potem będą nieco większe. I teraz taka bójda, bo królik nie może zebrać tarczy niestety, ani zapisać gry. Niestety królik nie umie czytać i nie może zapisać sobie gry. Czy nam? Druga tarcza. A ja sobie zapisuję grę na tyłu. Tutaj fajnie w ogóle światło prześwituje. Niestety za oknem prawie nic nie widać. I wydaje mi się, że królik też nie będę w stanie tamtędy przeskoczyć. Ale zobaczymy. O! Pieguski znowu. A tam jest tarcza, ale na razie też Hermiona się znowu nie do niej nie dostanie. I właśnie dlatego nie lubię tego wyzwania, bo tak naprawdę prawie w ogóle nie kierujemy Hermioną, tylko cały czas tymi zwierzątkami. I czy ja się zbugowałem? A w ogóle to nie mogę przejść przez okno, to jest bójda. Ciekawe, czy chociaż mogę przejść przez okno do poziomu, do którego teoretycznie powinienem się dostać. A, nie mogę. Muszę się przegryźć przez trawę. Ale bójda. Niewidzialne okna, jak zwykle atakują.
Dobra, nagrody trzeba pozbierać. Że to królik. Dobrze, że ona ich nie zjada. Całe szczęście cały czas Hermiona ma go pod swoją wodzą. Więc nam nic nie zeżre, chyba że byśmy może jakieś te marchewki zbierali, ale to chyba niemożliwe. Nic cóż, więcej nie ma, nie mogę tam zaskoczyć. O, tutaj chyba też nie. Chyba, że naskoczę tutaj. Coś mi się chyba ten królik buguje. Ups. Nie, chyba nie do rady. A po środku mamy studnię, ale studnia jest kurczę zamknięta. O, tu jest trawa, dobra. Nie zauważy mi. O, dobrze, że nie muszę podchodzić do niej tak bardzo blisko. Tylko z daleka też ją wychwytuję. O, tu jest ten przycisk. Całe szczęście nie odwołał nam zaklęcia królika. Ja bym chciał przedostać od razu na drugą stronę. No i nie mogłem. Ty, prawie się dostaję. Może jednak da radę? Byłoby nieźle całkiem. Hop. Kurczę, tak mało brakuje. Dobra, wywalone. Aj, to są fasolki takie. Po kolei. Fajnie, jakbym zebrał wszystkie od razu. Kurna, nie zebrałem żadnej. A, jedna fasola. Czyli już widzę, że trzeba będzie wracać. Chyba, że mogę nacisnąć Enter, ta? Mogę. No, bo to będzie dosyć szybko. Bo to jest już. O, cyk. No niech to. No, tą fasolkę może być dosyć ciężko zebrać. Ciężej niż przejść jakiegokolwiek poziomu w tej grze. Gdybym spróbował. Nie. Lapiforce. Czy spróbować jakoś inaczej doskoczyć do tej studni? A jakbym mógł tak przeskoczyć, ale nie tak mocno. Kurczę, czemu on raz skacze tak daleko, a raz tak blisko? Ja ani jednej fasolki nie chcę sobie odpuścić, nie ma szans nawet na to. Kurczę, tak blisko już było. Fajne slajdy robi Hermiona. Co to było za biegnięcie do tyłu? Ops. A jakbym się spróbował zablokować? Właśnie, pójdę tyłem. To będzie lepiej. Nie mam pojęcia, na czym się ten królik zawiesił, ale dobra, fasolka zdobyta, więc można pójść dalej. W końcu, kurde. No, może będzie pobity rekord fasolek? Nawet nie pamiętam. Kurczę, miałem kiedyś to zapisywane na takich malutkich kartkach, swoje rekordy. Ale chyba już wszystko stracone. Dobra, nic już więcej nie będzie raczej na tym poziomie. Więc wypadka. Tyk. I mam odblokowaną tarczę. 2 na 10 tarcz. Zero sekretów cały czas odkryłem. To jest trochę niepokojące. A za chwilę będzie już kolejny poziom chyba. Zajmijmy się teraz zaklęciem Draconiforce. Draconiforce. Rzuć ten czarny. To jest dopiero fajne zaklęcie. Panno Granger, by zmienić ją w żywe stworzenie. No, możemy zamienić taką statuetkę w smoka, tylko... Czy ja chcę od razu? Zejdźmy sobie na razie na dół. Bo tutaj jest parę fajnych rzeczy. Na przykład dynka. I... Chyba jakieś sekrety będzie można odkryć. Jak widzą? O kurde, te chochliki. No dawaj. Petarda. No już się rozbiegły. Hops. Gdyby tylko ten nie uciekł. Dobra, otworzę sobie skrzynię. Jee, pieguski. O, musiałem tutaj wejść, żeby mi się odkrył sekret, ale by była bida, jakbym nie wszedł tam. A przecież zebrałem te pieguski poza sekretem. I tu już chyba nic nie mogę zaczarować, więc trzeba wrócić do smoka, niestety. No, niestety w sumie. Po prostu trzeba. Draconiforce! O, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognistej dłoni. Potem pofruń i wyląduj na platformie. I będzie można sobie zionąć ogniem. Żeby zakończyć to zadanie, musisz zapalić pochodnie. Droga, panno Granger. Klawisz w spacji zmusi smoka do machania skrzydłami. Używaj strzałek do sterowania. Gdy smok weźmie ogniste kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno zionięcie ogniem.
O, recen, jak miałem... Chyba coś czuję, że zaraz zmniejszę nieco czujność myszy. Chociaż nie, dobra, już się przyzwyczaiłem, tak mi się wydaje. Czasami ten smok się dosyć fajnie buguje. To znaczy, jest pewna szansa. Nie wiem, czy to jest czegoś uzależnione konkretnie, ale jest szansa, żeby smok w ogóle nie fruwał skrzydłami i by tak latał jakby stojąc cały czas. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda zrobić. Ale jest na to dosyć chyba mała szansa. Na tyle razy, ile grałem w Harry'ego Pottera, to przydarzało mi się to może... Draconiforce! Draconiforce! Czas. Na jakiś czas. Draconiforce! O! Dobra, czyli trzeba po prostu wystarczająco szybko wystartować. Uuu! No to fajnie, macha tymi skrzydłami. I jeszcze jedna bójda. Nawet jak mamy ogień, co nie? To i tak nie możemy się zranić. Hermiona nie straciła ani trochę zdrowia od tego ognia. Ale oczywiście jakby sama wyszła, to by od razu straciła głowę z połowy. 4 tarcze i wciąż tylko jeden sekret odkryty. I to można zejść, więc oczywiście z tego skorzystam. Patrzcie, to był dopiero sekret. Dobra, właściwie cofam swoje słowa. Uważałem, że w tej części te sekrety nie są aż takie złe. Ale jednak, jeżeli cały sekret polegał na tym, że się zeskakiwało z platformy, no to jest średnio. A tu mamy piguska ukrytego. Oczywiście wiadomo, jak się tam dostaniemy. Za pomocą smoka. To coś jeszcze będzie? Najwidoczniej nie. O, może mi się pomyliło, kurczę. Nie, raczej nie. W sensie co do długości tego poziomu. Chociaż to dopiero początek, kurczę. Tak mało tarcz do tej pory zbrałem. A i wydaje mi się, że ten ogień czasami się przedawnia. Ale zaraz to sprawdzimy. W sensie podlecę sobie jeszcze po tego pieguska. Fajnie skręca, ale czasami tak za mało, a czasami trochę za dużo. Dobra, jeszcze pieguska. Cyk, 19. No i teraz chyba można zapalić ogień. Kurde. Znaczy, co zapalić ogień? Zapalić pochodnie. No, czyli jednak się nie przedawnia. Coś mi się źle wydawało. A wydaje mi się, że można kilka razy taką kulkę zebrać i wtedy można kilka razy zionąć ogniem, ale po jej zebraniu dosyć długo się regeneruje, bo chyba nie ma jej od razu. Chyba, że jest. Sprawdzę. No nie, znika i trzeba poczekać. A nie, dobra. Raz, dwa. Zobaczmy, czy mogę zebrać 4 razy, bo to jest dosyć takie... To już liczba jest powyżej 3, dobra. Raz. Dwa. 3. 4. O! Sporo. A wydawało mi się, że kiedyś był limit 3 tylko. I zebrałem już 5 tarcz, a wciąż 1/4 sekretów dopiero. To nieźle. Tu już nic nie było? Chyba raczej nie. Ale jak ja pominął sekret w takiej prostej gierce. Co szczęście to jest wyzwanie, więc do niego zawsze można wrócić. Więc by nie było strachu, jakbym wspominał. A, depuls. Nawet nie dałem dokończyć zaklęcia. W ogóle spróbuję za chwilę przerwać zaklęcie bardzo szybko skokiem. Właśnie, na tym. Fajne zaklęcie, aaa! Nawet nie rzuciła. Znaczy rzuciła właśnie to zaklęcie i tak śmiesznie. O, a tutaj parę fasolków można zabrać taką. I to jest spoko rzecz, bo... Jeżeli jesteśmy dobrymi parkurowcami, to można tu pominąć całkiem sporo gry. Z tego co pamiętam, to się wskakuje... Jakoś na te drzwi trzeba wskoczyć, ale... Właśnie nie pamiętam. Z tego co pamiętam, to jest to dosyć ciężkie do wykonania i to tak naprawdę bardzo ciężkie. Tak, żeby przelecieć przez to wszystko. Niektórzy się zastanawiają chyba, czy to wciąż możliwe, ale... Mniej więcej to jest tak, że się skoczę z poletka na farmogę drzwi, potem z farmogi drzwi tutaj, jakby. Potem co okno się skacze i to jest chyba najgorszy moment. Okno, okno. Tam platforma. He?
I chyba jakoś powinno się dostać tam na górę od razu. A, to tego już nie pamiętam. O, jak widać, to się będzie kręciło, bo jest tekstura inna. Wszystko w tej grze widać. W drugiej części to lepiej było poukrywane, a w pierwszej to już w ogóle. Znowu ta muzyczka. Dobra, zbierzmy to jak najszybciej. Już nie chcę myśleć po prostu o tym króliku nudnym. A tutaj chyba będzie sekret. A, jest trawka. No chyba jednak nie starczy nam czasu na chochliki. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo trawy. I ten królik może to wszystko zjeść. I z każdej trawy wypadają fasolki. No cóż. Przynajmniej będzie najedzony. A co ten taki posąg w ogóle może? Ciekawe, czy on coś czuje w ogóle. To jest takie... Nie wiem, czy w ogóle można powiedzieć, czy to jest etyczne. Może tak zamienia się przedmioty w jakieś zwierzęta. O, piegusek, bardzo fajnie. I się je wykorzystuje jakby do swoich celów, jak Hermiona na przykład teraz robi. Ale to chyba w porządku, skoro to jest w grze od 3 lat. Gra od 3 lat, stracenie połowy zdrowia zaraz po tym. O, i to jest ta sama rzecz co w drugiej części, czyli kurczę, zbieranie tych fasolek beznadziejne. Czyli jak wyskakują w ciebie, to nie zbierasz ich, bo czemu nie? Muszę najpierw spaść, kurczę, na podłogę. Dobra, no przegryź się przez tą trawę, kurczę. I tu chyba można spaść. Ale szczerze mówiąc, troszeczkę się boją. Najwyżej na drobie. Ojej, to chyba tak. Pamiętam, jak tu mi kurczę ścinała gra ostro. W dzieciństwie ja grałem na jeszcze gorszym komputerze. A i tu już zrąbałem. Trzeba od nowa. Tak mocno ścinała przez tą trawę. Teraz też mi czasem ścina grę przez trawę, ale to już raczej nie Harry'ego Pottera. Tylko takie GTA San Andreas na przykład. Nawet w tych detalach potrafi przyciąć mi ostro. Draconi Force. No to szybciutko, Draconi Force. Kurczę, jak ja naprawdę słabo steruję tym smokiem. Jeszcze nie mogę po prostu czekać wyzwania końcowego. No i bujda, bo nie może zebrać tarczy. No, w Carper Tractum po takim czasie już byśmy byli w końcówce. Czy nawet mielibyśmy już zaliczone sobie wyzwania. I to zawieszanie się na tych kolumnach tym smokiem to chyba najgorsze przy tym lataniu. To, że on tak słabo lata w powietrzu, tak skręca mocno. A czasem bardzo słabo. I jeszcze się zawiesza na jakichś podstawowych rzeczach. Dobra, zbierzmy sobie ogień parę razy. O. Teraz sobie zapalamy. No i ten on odblokuje te klocki. I dzięki tym klockom będzie można się przedostać oczywiście wyżej. Banalna zagadka. Aż to by to szlak. Jak to mocno skręca, może ja jednak faktycznie zmniejszę czułość latania. Ja już to widzę po prostu, jak potem się będę miotał i będę tylko tracił czas przez to. Sterowanie. Czułość myczy. No i teraz będzie dobrze. O, i patrz, od razu lepiej, nie? Już od razu wszystkie fasolki od razu zebrane. Już ponad 500 fasol mamy znowu. No, będzie kupowanko niezłe. No, smoka nam zabrała, ale dał nam rycerzyka, parę fasolek. I mamy... przepaść. No, no to sobie spadnijmy. Nawet nie wiem, czy w ogóle wrócimy. Ale pewnie skoro jest tu możliwość taka, no jest sekret. I są głupie chowliki znowu. A macie. Ha. Ale ładnie ich załatwiłem na raz. Podwójnie. Jakiś ten? A, no i to był cały sekret, super. Ciekawe, czy mogę w ogóle tu się przedostać na tą platformę? Chyba powinien móc. Pięknie. Normalnie jakby Hermiona trochę schyliła głowy, to bym mógł się przedostać tędy.
Wygląda na to, że ten smok wcale aż taki malutki nie jest w sumie. Dorównywalny wielkością postaci całej. Przechodzimy do drugiego segmentu. Zbierz jak najwięcej fasolów wszystkich smaków, tego bota dyniowych, pasztyćków i kościowych piegusków, żeby coś tam. No to co, najpierw sobie... Najpierw sobie zrobimy fasolki najwidoczniej. Co jest grane? Ja nie chciałem, że coś zakręcia tak mocno, bardzo szybko. Chyba myszka znowu się mnie nie słucha. Dobra, szybkie fasolki dla mnie. O, bardzo dużo. Teraz po jeden raz znowu. No, twórcy tu nawet się nie męczyli, żeby to jakoś zrobić bardziej to pomieszane, tak jak to było w drugiej części. Po prostu zrobili tak najprościej, po prostu jak można było tylko. Chociaż ciężko trafić. Taki minus. Czy może plus trudności. I znowu nic, kurczę, jakie puste te pomieszczenia są. No, Alhomora i się przedostajemy dalej szybko. O, teraz będzie śmieszna rzecz. A, to pan Granger jest korniczek. Korniczek będzie ciskał budyniową substancją, którą trzeba omijać. To jest obrzydliwe! Rzuć blik tu sempra, żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Dobre, nie? Gość, przeciwnik pluje jakimś dziwnym smrodem, a Hermiona może sobie na niego wskoczyć, żeby dostać nagrodę. Zarobiście, nie? Jak grzybki normalnie. Oj! To Zord War. Dobra, no to zapis kolejny. Liczyłem, że coś będzie wypadać więcej z tych rzeczy, a nawet nie mogę ich zaczarować, tych posągów, w sensie. Można zebrać parę rzeczy, ale niestety Hermiona jest chyba zbyt gruba. Bo już do dniowego pasztycika nie może się dostać. Na pewno to mogę zaczarować sobie. A, i te będą cały czas wychodzić. O, naskoczyłem na niego i nic się nie stało. Tylko przez to, że było w animacji. To mi się naprawdę podoba, jak tak Hermiona z ten... dostanie się w to obrażenia i tak śmiesznie przystajduje. Zaraz spróbujemy. O! Jak fajnie skoczyła, jak rakieta. I to chyba będzie ostatni korniczak teraz. Pierdolisz. No znowu to samo, za szybko skaczą na niego. Nie fair. Na przykład dostaje jakieś te nagrody właśnie. Zastanawiam się, czy niektóre te fasolki nie spadały czasem na te inne rzeczy, czyli te donice. Czemu ja nie mogę zobaczyć tej tarczy? Za wysoko. Trzeba będzie to sprawdzić. Najpierw może zrobię rundę taką o. Wokół całego tego pomieszczenia, żeby zebrać te fasolki, co są bardziej na podłodze. Nie no, ale chyba raczej nic nie spadło. Te donice. Jak tak się przyglądam. A, jednak spadło. Ale przynajmniej było to dobrze widoczne. Nie no, patrząc tak od góry, to raczej nic tu już nie ma. Dobra, gdzie ja muszę pójść tym królikiem? Tam. Czy mi się wydaje, czy to będzie ostatni w ogóle segment z królikiem? O, tu sekret był. Spoko. A tu w ogóle mamy kolejny pigusek. 23. Za chwilę będzie nas stać na pierwszy hazard do portretu. To był sekret. Dobre, nie? Czyli wcale nie musieliśmy tej tarczy zebrać. To był piąty sekret z 8. Dobra, to lecimy dalej. Chyba nic już więcej nie będzie. No, raczej nie. O, już niemiła muzyczka, chociaż nawet nie wiem, co nas czeka. Nie no, raczej się możemy domyślić, bo ta muzyczka chochlikowa jest za każdym razem, jak są te chochliki. No jednego tylko... Oj, ale mi się obrywało. Akurat zniszczyłem tego, który mógł rzucić we mnie petardą, widać... amunicję. Czemu oni chcą się wykąpać? Ej, znowu... tylko jednego. Znowu tylko jednego. Dobra, dawaj, rzucaj we mnie.
porąbane te kurde chochliki. Nie wiem, wydaje mi się, że Malfoy najwidoczniej po pierwszej części znalazł sobie przyjaciół w tych chochlikach i ich nauczył właśnie rzucania tymi petardami, no bo skąd by inaczej umiały nimi rzucać, nie? Przecież musiały się nauczyć od kogoś. Raczej same by tego nie ogarnęły i skąd by brały te petardy? Malfoy pewnie też otworzył jakiś swój biznes, o którym mogliśmy w ogóle nie wiedzieć. Kociołczki? Sporo hasol. I co teraz? Nic się nie stało. O, dobra. Okej. Okay. I to chyba jest sekret kolejny. Dobry sekret. Jeee, dwa piguski. 25. No i super. No, teraz będzie trochę więcej myślenia w końcu. Dobra, to najpierw polecę po karciochy. Czyli znowu czerwony. Cyk. Karciocha jest. O, to teraz piegusik. Ale to było szybkie. No, taka kombinacja to chyba najlepsza byłaby na speedrun nawet. No, tutaj chociaż było trochę więcej myślenia. Przecież nie popełniłem nawet jednej pomyłki przy tym. Od razu wszystko ładnie, pięknie. Szósty z ośmiu sekretów, czyli jeszcze dwa. O, dobra, w końcu ostatni segment w tym wyzwaniu głupim. Bo już przekroczyłem czas. Mamy tam największą tarczę już widoczną. Trzeba się do niej tylko dostać. No i w tym będzie największy problem, tak naprawdę. I nawet chyba pamiętam, gdzie tu mniej więcej są sekrety. Czy ja podminąłem fasolkę? Tak. Czarna oczywiście, na tle kociołka ledwo widoczna. Najlepsza jaka mogła być, nie? Bierz się! Cyk. Kocham po prostu latać tak samochodnią. O, niestandardowo dosyć. Piguski z tego miejsca. Spróbowałbym kiedyś zostawić te... Znaczy, myślę, że mógłbym spróbować zostawić kiedyś ogłuszone te potworki. Ha, już zapomniałem, jak się nazywają. Ale wtedy nie będę miał nagrody, no i tak trochę średnio. Może kiedyś. Może kiedyś i spróbuję potem wczytać grę tak po prostu. Tam widziałem, że mam królika, no spoko. Za chwilę sobie do niego przejdziemy. Tak chciałem tutaj do końca te rzeczy podkrywać. A, tu mamy Drakoni Forsa. Dobra, to najpierw do króliczka. Czemu się pokazał pasek zdrowia? Jakbym stracił? Czy co? No bo tutaj królikiem będziemy mogli się przedostać chyba w aż dwa miejsca. To będzie pierwsze. I tam wcześniej jeszcze była trawka. O, właśnie tutaj. Super. I to był siódmy sekret. No i ósmy już nawet można się domyśleć, gdzie będzie. Dosłownie po prostu tam, gdzie mieliśmy zamknięte przejście. Ej, to jest dosyć śmieszna rzecz, bo tutaj teoretycznie mamy właśnie ten znaczek, jakby alchomrowy. Ale wcale tutaj nie możemy się przedostać tako. Więc w sumie nie wiem, jaki sens był tutaj umieszczania tego. Chyba tak tylko pod dekorację. Brawo, odkryłeś sekret. O, 666 fasol, ale... 666 fasol, 99 kurde tych... peszczyków. Ach, tylko piguski niestandardowe. Prawie wyszło. I co, będzie wszystko? Chyba nie. To znaczy, wydaje mi się, że tam jeszcze w jednym miejscu była trawa. Właśnie, właśnie. No to możemy sobie odblokować tą rzecz. Ja chcę ją. Wydaje, że tutaj będzie też ostatnia z kart. Zaraz się przekonamy. Hop. Ostatnie z ośmiu sekretów. Kolejna karciocha. Miałem rację? Dokładnie tak, 5 z 5. Już mamy dwa pełne sety. Ładnie. Bo mamy całe dwa. No dobra, jedno wyzwanie i jedno prawie ukończone. Nic dziwnego. Już prawie koniec. Dobra, najpierw się cofnę tutaj oczywiście po piguska. 29. A i najpierw trzeba będzie zebrać te rzeczy na żywopłotach, bo oczywiście twórcy postanowili sobie je tu poukrywać, żeby gracz tylko z trochę więcej czasu spędził przy tej grze, nie?
To jest w ogóle dobre, bo tych hasłów jest tak bardzo dużo po prostu, a wcale ich wszystkich nie wykorzystamy w ciągu gry. Wydaje mi się, że to naprawdę ciężkie by było, żeby przejść tą grę. Ciężkie? Żeby nie zbierać? Właśnie prosto by było zrobić tą grę na 100% prawie w ogóle nie zbierając tych fasol. Bo ciężko ich właśnie nie zbierać. A to w tym sęk. I to będzie ostatnie zionięcie ogniem najwidoczniej naszego smoka. No to już koniec poziomu. Odblokowało nam się ostatni Spongify. Zrobiliśmy wszystkie sekrety. To będzie ostatnia tarcza. Więc kozacko. Chciałem jej nie zebrać, ale chyba jednak się nie da. Chyba jednak nas magnesuje do niej. Zadanie zostało wykonane. Bardzo dobrze. Zebrałaś wszystkie 10 tarcz. Co znaczy? Komnata fasolek. Mogę wejść do komnaty fasolek. Super! A, się cieszy Hermiona. I tak one wszystkie będą na wspólne konto. Jeju! To jest ta komnata fasolek? Dokładnie, Hermiono. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Bieguski najważniejsze, fasolki nawet nie są aż tak ważne. No bo tu już widzę, są bieguski, więc je pozbieram są. Tyk. Właściwie to mogłem inaczej. A, dobra, zbiorę te wszystkie rzeczy. I to też się przyda. Więc pozbieram. Wydaje mi się, że straciłem jest czasu przez to wszystko. O, niepotrzebnie. No ale może po drugiej stronie? Dobra, są po drugiej stronie te rzeczy też. Fasolki walić, zbieramy tylko te rzeczy. I teraz tu jeszcze parę, o. Tu widzę, że nie ma wcale tych biegusków, więc wydaje mi się, że zignoruję całkiem to miejsce. Też widzę, że nic nie ma. A, pominąłem. No nic. Najważniejsze, żeby tych rycerzyków poodwiedzać. Czy tu coś było jeszcze, czego nie zebrałem? Nie, to wszystko zebrałem. No, kurde, po prostu te pieguski. W ogóle mnie nie interesują te fasolki. Nie są one aż tak ważne. Przykro mi. O! Dobra, ja nie wiedziałem wcześniej o tym. Ale najwidoczniej, jeżeli strygorujemy wszystko, to wtedy nam się odblokowują rzeczy dodatkowe. Czemu ja tego nie wiedziałem wcześniej? Mogliśmy przecież już na tym Ronie to zrobić. Ale jestem głupi. Może się przyznaję do swojej głupoty. A jednak nie, nie strygorowałem wszystkiego. To już nie ogarniam. Pominąłem pasztaciki. Nawet nie zdołem zeskoczyć. Hermiono, tu jesteś! Jak było? Wspaniale! Mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki. Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące obie. Czy ty nie obserwowałeś tego wyzwania przypadkiem? Na pewno? Nie zupełnie. To tylko bardzo mały, transmutowany smok. To fajnie przedstawiliśmy wszystkim innym, jak to się robi. Szkoda. Że nawet Ron tego nie widział. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania, Hermiono. Wiem. Możemy też wrócić tu kiedy indziej. Nie wrócimy. Wrócicie sami. O, mogę znowu zaczarować tych rycerzyków? A, po jednej fasolce mi tylko... Nie. Co? Aha, okej. Wydaje się, że to zadanie jest obecnie. Oni się resetują za każdym razem. Super. No to fajna farma fasolek w takim razie. Szczerze nie pamiętam, co teraz może być. Ale wydaje mi się, że to już będzie połowa gry, tak w ogóle. Jest tak śmiesznie. No, fasoleczki pozbierane z sekretarzyków, więc przechodzimy dalej jak najszybciej. A, właśnie. No tak, Quidditch. I ta część się pozbawiona Quidditcha, ponieważ nie możemy w niego grać, ponieważ Harry sobie sam lata. Oczywiście na trybunach chyba... No dobra, są jakieś losowi ludzie. Ale jest ich o wiele mniej niż w drugiej czy pierwszej części. Nie ma też bramkarzy. Właściwie to nawet nie ma zawodników.
stary sam jest tylko na boisku. Wydaje mi się, jakby się przyjrzeć tym trybunom, to nawet by nie dało rady zobaczyć kogokolwiek. No, nie ma tam nikogo. Grał znakomicie. Śmiechowo. Sporo jest dementorów. Dementorzy! Dementorzy, o! No niestety Harry się boi panicznie dementorów, bo sobie od razu mdleje na jej widok. Czy nie mdleje? Stracił coś? Moment? Siłę? Osłabiło go. Haremu nic się nie stało po upadku, ale postanowił coś zrobić ze swoim lękiem przed dementorami. No oczywiście, że nic mu się nie stało, skoro to trzecia część. Zaproponował naukę zaklęć przeciw dementorom. Harry spytał Lupina, czy to prawda, że Sirius Black był najlepszym przyjacielem jego ojca i że zdradził Jamesa i Lily. Profesor zdawał się unikać tego tematu. Lepiej zaczniemy szkolenie przeciw dementorom, Harry. Nawet nie chcesz pogadać troszeczkę, profesorku? Gdy kilku dementorów tak jednocześnie, pamiętaj, że niektórzy... Nie możemy tak po prostu wprowadzić dementora do zamku, więc posłużymy się boginem. No to pójdźmy na zewnątrz, Bogini może. Bogini każe ci się jako rzecz, której najbardziej się lękasz. Harry, będzie to strach w postaci dementora. Najpierw pociśnijmy... Albo spoilerujesz Lupin? A może coś innego by było? Potem przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby naładować zaklęcie. Zauważysz poświatę wychodzącą z twojego ramienia. Aby zaklęcie było idealne, musisz puścić przycisk w momencie, gdy poświata mija różdżkę. Prościzna. Spróbuj. Inkantacja tego zaklęcia to expecto patronum. Skąd niby Lupin wie, czego Harry najbardziej się boi, skoro... nie wie. Może na przykład Harry boi się czegoś innego, na przykład, że Dursley coś zakaże mu jedzenia. Nie mam pojęcia, dobra. Jakieś głupoty zaczyna gadać, to chyba przez to, że już po prostu mi tak gordo boli z jakiegoś powodu dziwnego, nie wiem czemu. Także pana Lupina profesora sobie tutaj zostaniemy, on sobie będzie jeszcze czekał za jakiś następny tydzień. Ciekawe, czym się gra zapisała. Bo nie miałem żadnej książki zapisu i tak naprawdę nie mam szans, żeby do jakiejkolwiek dotrzeć. Najwyżej coś wrócę sam, ale wydaje mi się, że jak nowy poziom, to powinno nam się automatycznie zapisać. Sprawdzę to. No dokładnie tak, mamy nawet fajny obrazek. No, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Liczę, że będziecie oglądać kolejne. Na razie.